Mateusz Kaniowski, razem ze mną Dawid Ambro, który jest załamany po porażce, ale ja już powiedziałem Dawidowi prywatnie, że to rywal tak pięknie znokautował, a on do momentu nokautu bardzo się prezentował, więc stary, uszy do góry. Dzięki. A jesteś załamany bardzo, widzę, co? No nie tak to miało być, no nie taki miałem w głowie plan. Miałem nadzieję, że wiesz co, wygram to, że wygram cały turniej. Miałem już zaplanowane do przodu, co powiem, co zrobię. A tu taka niespodzianka. No bardzo źle, no bardzo źle. W ogóle nie spodziewałem się, nie brałem takiej myśli do siebie, że mogę to przegrać. Ani z Brudkiem. W ogóle zacznijmy od tego. Czemu ty walczyłeś z Karpim? Bo ja tego nie panimaju. No co, Rutek dzisiaj przyszedł i powiedział, że on nie ma kontraktu podpisanego i że jeżeli on nie będzie miał kontraktu podpisanego, to że on nie wychodzi. To czemu nie podpisano z nim kontraktu? To jest właśnie, Jest Alan, przyjaciel. Dobrze było, bracie. Dobrze było. Nie ma co się łamać. Naprawdę kawał serducha pokazałeś. Wiadomo, jak to ja jestem bo prosty błąd, ale dobrze było, naprawdę. To jest przyjaźń. No, dziękuję, ale... Wyciągać pokorę, też nieraz przegrałem głupio, ale trzeba wyciągać i lecieć dalej. No to nie głupio, to mi się wydaje, że to Karpi taką piękną kombinację wystrzeli. Ja też jestem dosyć surowy w ocenie. Gdyby dalej miał ręce wysoko i szedł sztywno, twardo, tak jak robił to na początku rundy i przez całą rundę, czyli szedł, on się gubił, Karpi się gubił i dalej gdyby to przytrzymał, 15 sekund do końca wystarczyło. 15 sekund, żeby to przytrzymać tylko. Ręce wysoko i nie spójrzać sobie, nonszalansko nie podchodzić, tylko dalej iść twardo normalnie w niego. I by to była wygrana. Teraz ktoś musi wyciąć jego fragmenty, jak on przegrywa i zmontować to dobrze. Ale ja nie ten. Słuchaj, no, jego jest pewne, nie? Ale z klasą, przed kamerą, wobec ludzi, no, króciutko. Mogłem zrobić jedno, nie? Żeby nie przegrać. Jedno jakbym zrobił, to bym nie przegrał. Nie wyszedł do walki. To na pewno bym nie przegrał, ale wyszedłem, to niestety mogłem przegrać albo wygrać. Tym razem przegrałem. Ale też, że zmiana rywala, to jest takie nie. A, no i właśnie, wracając do tego tematu. No Darek mówił, że właśnie nie ma kontraktu podpisanego i że jeżeli nie będzie podpisanego kontraktu, to on nie wyjdzie. Dziwna sprawa, no bo podpisanie kontraktu, no to chlast, rzucasz podpis, 2 minuty i po robocie. Mi się wydaje, że mogła psychika klęknąć. Widział moje nastawienie w hotelu, widział, że jestem zdeterminowany na wygraną, że w ogóle nie dopuszczam do siebie myśli o przegranej. Ale to rozmawiałeś z federacją? Czemu tak wyszło? Nie, z federacją jeszcze nie rozmawiałem. Rozmawiałem na początku, co prawda, z Bezronkiem, bo on się mnie zapytał. Dawid, czy możesz swojemu przeciwnikowi powiedzieć, żeby się bił? I ja mówię, Tomek, nie mam wpływu, no podpiszcie tą umowę. A Tomek mówi, że on nie odbiera telefonu. Ja mówię, no to... Trochę brzmi z tej perspektywy jak psycha sitting, ale nie znamy drugiej perspektywy. No właśnie, no ja niestety no, nie mogłem pomóc w tej sytuacji. Fajnie federacja się zachowała, że dała mi możliwość zawalczenia. Szybko znaleźli zastępstwo i walka z Karpim, no, która nie potoczyła się po mojej myśli. Czy szło ci dobrze? A ty powiedziałeś, że nie pamiętasz tej kombinacji, tak? No nie, no właśnie tej kombinacji. Ja ci powiem. Nie pamiętam. To było tak, że on się rozpędził i dostałeś lewego haja na głowę. Tutaj właśnie, i w momencie jak dostałeś, to cię to nie wstrząsnęło, tylko tak lekko cię wstrząsnęło, ale on potem haju dodał prawy. Czy to był lewy haj i prawy, i ten prawy cię odłączył, jak leciałeś na ziemię, to on cię jeszcze zdążył uderzyć lewym, no i no powiem ci, że to wyglądało genialnie, w sensie takim z perspektywy widza przepiękny knockout, nie? No, słyszałem, że no gdyby nie to, to mogłaby być moja wygrana, tak? Zgadza się? No, kurczę, ostatnie 15 sekund. Widzisz, no czasami tak jest, że prowadzisz walkę, a pod koniec gdzieś podszedłem nonszalancko, rozłożyłem ręce i też kostka, wiesz, skręcona kostka, tak jakby już troszeczkę stabilności nie miałem na tej nodze. Może dlatego właśnie nie przekontrolowałem tego haja. Bajery nie przekontrolowałeś. No właśnie. Bajery nie przekontrolowałem i... Lipa, no źle, bardzo źle, na maksa. Sprawę, nie ma tu tłumaczenia, no. Przegrana walka, trzeba jechać do domu, odpocząć. A ty mając tyle tych biznesów, no bo tak w branży się gada, że Ambro ma tyle biznesów, robi robotę, jeżeli chodzi o zarobki i tak dalej. Przepraszam, coś widziałem na ekranie, czego nie powinniśmy widzieć jako widzowie. Wracając, sorry.
po zarobkach i tak dalej. Tobie się chce jeszcze bawić w te freak fighty? Lubię tą adrenalinę, wiesz. Uzależniony jestem od tych walk, od tego właśnie, żeby wychodzić do tego oktagonu i starać się zrobić komuś krzywdę. To uzależnia. To uzależnia. Już kiedyś chciałem rezygnować. Później tutaj w Prime kilka wygranych z rzędu dało mi trochę wiatru w żagle. Niestety po tej porażce morale znowu spadają. Zobaczymy, co dalej. Że tak powiem, nie muszę tego robić, ale lubię to robić. I to brzmi dobrze, czyli zostajesz w Prime. W Prime to jest twój dalszy dom, freak fightowy. Wiesz co, plan był inny. Miałem wygrać tą walkę. Jestem jokerem na Narodowym. Oświęcimski jest w strachu. Może nie wyjdzie. Co? Dobra, powiem tak. Więc... Oglądałem to po gwizdkach, dlatego myślałem, że jest inny wynik. Sorry. Więc miałem nadzieję, że tutaj uda mi się wygrać. Wysokie będą morale i wejdę do Narodowego i tego z Twittera. Grega. Pobije. No ale niestety dzisiaj nie udało się z Karpim, więc nie wiem, czy to będzie miało wpływ na Narodowy, ale myślę, że może. Kurde, to już rozumiem to rozgoryczenie. No niestety, no. Dzisiaj przegrałem, wiesz, i troszeczkę to pokomplikowało moje dalsze plany. Dlatego jestem bardzo rozgoryczony, jest mi źle, no. Jest mi źle, no ale ja nigdy nie klękam, nie poddaję się. Idę do przodu, co by się nie działo. Porażka również jest częścią sukcesu, więc może przekuję to w jakiś większy sukces. A ten plaster masz, bo co tam się stało? Tam jest duże rozcięcie, ale jak duże? Dziewczyna mnie podrapała. Oj, Karpi się zirytuje. Bawiłem się z kotem. Ile masz szwów? Nie mam szwów. Wiesz, skleili mi, stejpowali mi. Tak, ja mam tutaj lekkie rozcięcie. Dobrze, panie i panowie, gala trwa, więc oglądajcie, ja ten wywiad wrzucam natychmiast. Natychmiast powiedziane specjalne, oczywiście. Ambro, życzę ci powrotu do zdrowia, stary. Pozdrawiam wszystkich widzów. Weteran sceny polskiej freakfightowej. Od pierwszej gali. No niestety, dzisiaj się nie udało. Do zobaczenia następnym razem. A tak jeszcze się dopytam, jak widzisz te wszystkie memy o tym, jak walczyłeś z Dawidem Ozdobą, bo ludzie bardzo często, szczególnie na Wykopie, wracają do Dawida Ozdoby, no byłeś pogromcą ich lidera. No tak, świętej pamięci Dawid Ozdoba. Niech mu ziemia lekką będzie. Fajny człowiek. Zaczynaliśmy te freak fighty. No można powiedzieć, że jesteśmy dinozaurami. No, jesteśmy, wiesz, no ja jestem dinozaurem freak fightów. Fajnie się tworzyło tą historię i fajnie jest być częścią dalej tej historii. No coś pięknego. Dobrze. Bardzo dziękuję panie i panowie, Dawid Ambro.